Dzień dobry. Co mamy? Środę mamy. Około 6 godziny, troszkę po. Myślicie, że się nie rozpakowałem? W poniedziałek wróciłem. Wróciłem pociągiem, bo pogoda była taka tragiczna. A zresztą powroty to już są, wiecie, jakie powroty. Aby tylko już do domu. A przygoda trwa, jak się jedzie tam. Góry zostawiłem. Nie, ja się znowu spakowałem. Będziemy cisnąć. Tym razem nad morze. Znacie trasę. Tak. Na dzisiaj środa, czyli na dzisiejszy przejazd. Ze środy na czwartek. Z czwartku na piątek i z piątku na sobotę. Teraz będę jodu wdychał. No tak. Naprawdę. No i rower znowu spakowany. Tak samo jak na te 7 dni, tak? 7, czy ile tam byłem w Karpaczu, co pojechałem. Teraz ciśniemy 120, 115. Przez łąki. A jak? Jedziemy. Serio. Widzicie? Jednak łapię to wszystko. Pakowanie, wszystko bez sakw. Da radę. Buty zabieram. Wszystko popakowane. Dobra, jedziemy. Go. Taka sytuacja pomaga mój organizm, ale zajebiście. O! A ja tam jadę nad morze. A ja. To jest płaska kraina, ja sobie mknę 27, 28, czasami 30. I tak sobie mknę i jest mi bardzo dobrze. A jak? Mkniemy. O, mniej więcej tak to wygląda. Chwytaj pogodę i promienie słoneczne na maksa. Mówią, że co po niektórzy pewnie wiedzą. Ale kiepska pogoda, no nie! Właśnie zajebista, typowo rowerowa. A przerwy, które były akurat i popadało, były potrzebne na regenerację pomiędzy jazdą. A jak? I de facto Lubczyna. De facto Lubczyna, a ja jadę de facto dalej. Moi mili, moi drodzy, teraz były góry, teraz będzie morze. Trochę krócej, ale wykorzystam to na aksa, zbuduję formę, będę giął korby, zajadę każdego na karbonie, ha, ha! No dobra, luzik, proszę się nie obrażać, muszę wyrzucić z siebie energię, ale jak były góry, może będą Mazury w przyszłości, wszędzie będę, no tak, będę wam mówił jak, po co, dlaczego, i w ogóle wszystko, co was będzie interesowało, powiem wam. Serio. Łazienica! Stricte de facto Łazienica! A my będziemy dalej. Obecnie drive and drive 30 km w hour. Oje! No tak! O, nawet no jest. Mówiłem, że tak jest? Jest, jest! Pierwsze zatrzymanie się. Niekoniecznie, ale zatrzymałem się, ponieważ uważam za słuszne tak zrobić. Oczywiście jadę, jest 7.50, 39 z groszem kilometrów, godzina 36 i 20, ponad 24 średnio. Ja już nie będę tak jechał. Znaczy będę jechał tak, jak mi pozwala noga, jak pozwala mi samopoczucie i w ogóle jak pozwala mi wszystko. A jest cicho. Takie nul wiatru można powiedzieć. No tam lekkie ruchy są, ale jest no cool. Temperaturkowo jak jest? No ja sam jestem ciekawy, bo na to nie patrzyłem. 11,7 now. No nieźle. Oczywiście rower już widzieliście, jak spakowany był w piwnicy, ale jeszcze raz. Tutaj tak. Od przodu to tak mniej więcej wygląda. No i tu. Wow. Torba. Wszystko spakowane.
i powiem szczerze, że bardzo fajnie się jedzie. Podoba mi się to. I słońce przez korony rąbie. No, całkiem inna pogoda, ale wczoraj właśnie potrzebowałem tego, żeby sobie właśnie wszystko porobić, tam powrzucać wszystko z gór, pościągać, poładować się, taki dzień, zrelaksować się, tak, wszystko było potrzebne. A teraz jadę, jedziemy! Jeszcze stoicie tutaj? Go, 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 jedziemy! Ale, ale, ale! Póki co w ciszy i w spokoju pomykam. Prędkość taka stabilna, 27-28, czasami do 30, a momenty są, że 25, tak? Wszystko zależy. 8.32, za chwilę powiem dalej. 54, za chwilę 55 km, trochę na trasie ucichło i to mi się podoba. Czas jazdy 2 godziny 10 minut i średnio sobie jadę 25 na godzinę. A temperatura trzyma się cały czas tak samo, 11,7. No i już niedługo stepnica, tak? W stepnicy chwilę odpocznę, jakiś łyczek picia, może banana wciągnę i będę jechał dalej. A przed wyjazdem zjadłem sobie owsiankę z jabłkiem rozgotowanym, na wodzie ugotowanej, banana i kawę, oczywiście bez cukru. A jak? I go, go, go! I like! No i was też! I like! Jedziemy! Tak sobie zwolniłem, naprawdę pomalutku jadę. 23. Słoneczko oplata mnie i bestie! Ha! Cóż ja mogę wam wszystkim powiedzieć, moi drodzy? To jest piękne, tego zasmakować trzeba. Z góry jechać nad morze jeden dzień tylko takich, no bo przyjechałem, to ten pierwszy co przyjechałem, to już było późno, chwila jakaś tam mini kolacyjka, ogarnięcie się, rozpakowanie i jeszcze tego dnia zdążyłem pranie zrobić, następnego dnia mi wyschło wszystko i we wtorek już było pakowanie, żeby dzisiaj w środę jechać. No niesamowite, urlop do cna będzie wykorzystany. Do cna. Jedziemy dalej. A będzie wam podane i dane. Tutaj możecie się dowiedzieć wszystkiego. Wszystkiego i jeszcze więcej. Jak osiągnąć ten piękny ten stan ducha. Uwierzyć, pojechać, poczuć i cieszyć. Go! Łąka. Łąka. No tak. Łąka i już ABC nie odido. ABC po sąsiedzku. ABC się zrobił. Już odido nie jest. No to już pewnie kawy tu nie ma. Jadę dalej. Nie chcę się tu zatrzymywać. Wszystko co potrzebne mam ze sobą póki co. A na miejscu się rozpakuję. Pokażę oczywiście ten mój pokoik. Przebiorę się, bo oczywiście butki zabrałem ze sobą i ciuchy do chodzenia. I go do sklepu. Jakieś tam owsianki, inne sprawy. Kupię jakieś banany na dzisiaj, na czwartek, na piątek, bo w sobotę powrót. Come back. No i będę sobie tam jeździł, chodził i tak dalej. A jak? A póki co mam 72, nawet już prawie 73 km, 2 godziny 54, 24,96 średnio, 9.19, no i już jest 15,5 stopnia na plusie, robi się fajnie ciepło, na miejscu będzie cieplusio, no ale na całym morzu zobaczymy, ale będzie dzisiaj ładnie. Teraz to się zatrzymałem tak już, że zsiadłem z roweru. Ale posłuchajcie mnie, moi mili, ale to chyba nie do mnie, bo sobie odkręciłem to ten picie tutaj. No, napić się trzeba. To chyba nie do mnie jest. Uśmiechaj się częściej napisane. Ja już częściej nie mogę. No tak. Dla was, ci, którzy czasami mają
w życiu różnie. Powiem szczerze, że ja też różnie miałem. Wszystko się może wydarzyć. Teraz się będę uśmiechał. Będę się starał uśmiechać. Będę starał się, żeby było tak, jak jest teraz. No, życie różne scenariusze przynosi. Ale trzeba te scenariusze z godnością przyjąć. A ja. Tam są jakieś domy widoczne, bo pani jedzie. Z child. Nie, z children. Z dzieckiem. Dobra, lecimy dalej. Tu lepiej rower widać, nie? Jak pakowany. Tu jeszcze sobie plecak dopakowałem. A taki... taki rowerowy. Ja znowu też nie uważam plecaków na plecach wozić. Dlatego też wziąłem tylko ze sobą go, jak będę potrzebował. Zrobię sobie jakiś spacer i tam sobie jakieś picie wrzucę, tak jak w górach. Kamizelka tutaj. No i oczywiście tutaj sobie zapakowałem, tu mam takiego grilla własnej roboty. Tu jest jeden but, tutaj drugi but i tu jeszcze koszulka i tam chyba ręcznik. No i tutaj teraz butla duża z piciem, której chyba nie ruszę. Nie wiem, może napiję się, może nie. Na razie ja piję to. Banany, tam jeszcze mam jakiegoś cuksa. A chociaż tam nie będę go chyba jadł. Dobra. Jedziemy, go! Laska to jest laska. Zawsze będzie laska. A ja! Srebrna gwiazda wita w miejscowości Laska. Ile to już razy? Ale to fajnie smakuje ta jazda teraz po górach. A jaki power jest w nodze. Chociaż jeszcze się do końca może nie zregenerowałem, a może i tak, sam nie wiem. Po prostu jadę i się delektuję tym. Polecam wam też taką akcję. Akcję delektację. Jedziemy, delicious. Stówka już jest, proszę państwa. No, jeszcze nie ma, 99,93. Za chwileczkę będziemy czekali. Momencik, uno, duo, sekundo. Zaraz będzie. Jest 100 km. 4 godziny, 1 minuta, 51 sekund. Dokładnie, exactly. Średnio 24,81. Na tym pakunku. Na tym pakunku. I oczywiście na tym pakunku. Tu ręka. Na tym. Mam nadzieję, że coś było widać. Tak to wygląda. I jedziemy dalej. Pakunki są, nie? Jak wiecie. Exactly. Ha! Jedziemy, jedziemy, ladies and gentlemen. Gonimy! No bo przecież morze czeka! Nasze morze. Góry są z tyłu. Góry jakieś 500 coś kilometrów za nami. No nie, teraz to odpocząłem w domu ten jeden dzionek. Przepakowałem się, rozpakowałem się, przeprałem, wyschło i spakowałem. I jadę. Tak to wygląda. I teraz będzie morze. No, tutaj jest płaściutko teraz. Inaczej. Ale to też jest potrzebne. Jodek będzie teraz, dużo jodu. Jedziemy. Zaraz po górach. Proszę państwa, Kamień Pomorski. Góry się skończyły, morze się zaczyna. A jak? Ladies and gentlemen, oto właśnie jest wypoczynek i zwiedzanie Polski wzdłuż i wszerz. No, tym razem wzdłuż. A ja! Od morza, aż po Karkonosze Panocki. I tu sem na wstupu, tu sem pojechanym trzeba być. A jak? Wasza gwiazdeczka mordeczka jest na... jest 10.56. Jestem na 108, już prawie 109 kilometrze. Zostało mi jakieś 6 kilometrów do Dziwnówka. Zaraz powiem, jak to wygląda. 109 km teraz, 4,24 czystej jazdy, średnio 24,78. Bardzo pięknie, bardzo sympatycznie na takim pakunku. Czuję, że jest moc, jest siła. Tylko wystarczyły mi na przejazd śniadanko poranne, o którym mówiłem, co tam było wcześniej. Teraz po trasie dwa banany i troszeczkę łyknąłem picia.
jeszcze z tego picia coś zostało. Mogłem już wcześniej pić, bo zaczynam czuć takie lekko, tak, ale już po prostu olałem, za przeproszeniem olałem to, bo wiem, że dojeżdżam, wiem, że się rozpakuję i zaraz sobie pochodzę. No, tam sobie zaraz zjem coś. Lajci, jedziemy! Jeszcze chwila, jeszcze moment, dosłownie kilkaset metrów i dziwnówek! Welcome, welcome, dziwnówek! Aja! A tutaj gmina Dziwnów wita. Przystanek. Myślę, że już tam na mnie oczekują. Wczoraj dzwoniłem. No dywanów czerwonych nie będzie. Ale czekają. A jak? Tak myślę. To dziwnówek wjechane, spotkamy się dalej. Świeżo, to na. Dopiero co otworzyłem. Wszystko wziąłem. Lodówkę mam na zewnątrz, ale tu do góry. Większa. Welcome to dziwnówek. No tutaj ukafelkowany. Ale jaki belek jest. A jest się. Taki kibelek. Jakby kibla nikt nie widział, nie? Dojechane, nawet szybko. TV zaraz sobie sprawdzimy, bo tutaj ktoś tam nieraz szałkowało. Ale ja niekoniecznie telewizja. Dobra, niech się wywietrzy. Jest ok. Dobra, ja się przebieram, zaczynam działać, a my się będziemy spotykali w dalszych ujęciach. Ciao! Pięknie. Może. Góry są 500 jakieś 20 km za nami. W tamtą stronę. No tak. Sos słodko kwaśny. Jedziemy. Makaron już ugotowany. Spodenki mi zjeżdżają. Ale jazda. To jest z tym. No bo zaparuję. No właśnie. Na chwilę będę patrzeć. Please. Please. Show and go. Gwiazda gotuje. Gwiazda gotuje. Nakładamy, panowamy. Makaronu, ale pyszność. Dużo węglowodanów. Podwójna porcja dla jednego kolarza, który zrobił kupę kilometrów. Dużo. Nie? Pyszność. Pyszność. Exactly. No tak. Jedziemy. Znaczy... Jutro. Dopiero jedziemy. Ciao. Dzień dobry. Ja już ubrany. 6:05. Wstałem około 5:30. Motywacyjnie. Jadą.
już tam. Majka Roglicz. I reszta właśnie ferajny cały. Więc tak. Kawusia. A tutaj będzie dwa bananiki. A takie bez glutenu, bez dodatku cukru, jakieś wegańskie takie tam. To cały arsenał, jakieś lampki, czajniczek. Najważniejsze to go pojechać, stać. Tak, Miszu, ja już jestem z wami. Ja już chcę jechać. Kawusia, co tam jeszcze? No tam butle, no pozwoliłem sobie piwko wypić, a co? Come on, jest potrzebne. Go, 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 go. Jedziemy, zobaczymy się dalej. Vuelta Espania, właśnie chciałem to powiedzieć. 37 do mety. Proszę, jaką prędkością jadę. Proszę. Grubo, nie? Tam mnie aż śmieciary przechodzą. Jedziemy. Wieje. Ale o to właśnie chodzi. No. Go, 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 jedziemy. Ale ciepło. Jest ciepło, jest dobrze. Wyjazd. Pusto. Fontanna chodzi. Go! O, proszę. Łukęcin! Łukęcin! I'm alive! Czerwone światło. Co jest? O, proszę. I to lubię. Takie sytuacje lubię. A ja! No tak! To tak na lajcie, nie? Żeby nudno nie było. Płasko jakoś. Jakoś się wypłaszczyło. Jedziemy. Nie, nie traćcie życia. Jedźcie. No tak. Żeby nie było nudno. Powierowo. Ja dzisiaj relaksacyjnie. No trochę tam pogoniłem, ale fajnie się jechało. Jakoś płasko. Tak na zmianę. Na początku miałem więcej szosy, teraz troszeczkę takiego terenu. Pustkowo. Pustkowo. Moi drodzy, tu się kończy. To taki teren się troszeczkę zaczyna, jak widać. Coś takiego. Ale wracam znowu do tego. Trzeba mieć w miarę uniwersalny rower. Oczywiście. I karbonem się tu wiedzie tym. No, tak, no wszystko kwestia tego, jak z oponkami tam wygląda sprawa. No, ale mnie naprawdę bawi ten bajk. Bestia, on jest naprawdę nie do... Jest do zajechania, no ale jest dobrze. Jest dobrze, bardzo dobrze. Trzęsacz, jak widać, bez ludzi. Spokojny, prawdziwa ekstaza. Teraz tylko ja zakręcę. Prawdziwe teraz doznania są. Prawdziwe morze. Tak, teraz można skorzystać. Właśnie na Bicycle World.
bestia od Sylwestra, a tu będzie, tu trochę popadało, muszę uważać. Ale pięknie, no i zawiewa. Ślicznie, zaraz pokażę. A później polecimy dalej. To jest piękne morze. No tutaj bliżej do tej skarpy to lepiej nie podchodzić. Nie. Niby wieje, a teraz akurat tutaj przynajmniej ja nie czuję. Może po głośnikach trochę daje, ale ja tego wiatru tutaj nie czuję. Nie wiem dlaczego, ale się ładnie zaczyna przejaśniać, słoneczko zaczyna świecić. Pięknie.